Nasz drugi wykład dzisiaj dotyczy specyficznego rodzaju dobra, którego wartości nie potrafimy wytłumaczyć, tak jak tłumaczymy wartość dóbr konsumpcyjnych, ani nie potrafimy wartości tego dobra wytłumaczyć, odwołując się do tej imputacji wstecz, jak to czynimy z wartością dóbr pośrednich. Mianowicie będziemy rozmawiać o pieniądzu i spróbujemy sobie jakieś podstawy tej teorii pieniądza omówić. Pieniądz jest dobrem, który powstaje, żeby ułatwić wymiany. Jeśli wyobrazimy sobie świat, w którym nie ma pieniądza, to mielibyśmy do czynienia z tak zwaną wymianą bezpośrednią. I w ekonomii czy w historii taki system nazywa się barterem. I w takim systemie ludzie wymienialiby dobra na takie, których chcą bezpośrednio użyć w konsumpcji albo w produkcji. I jakby każda ze stron tylko tego rodzaju dóbr by używała, więc możemy sobie wyobrazić, że jeśli ja byłbym akurat producentem chleba, no to sprzedawałbym w tym systemie chleb, na przykład dajmy na to rybakowi, od którego kupiłbym rybę za ten chleb, albo szewcowi, od którego kupiłbym buty także za ten chleb. Tak? I oni bezpośrednio używaliby chleba do zaspokojenia swoich potrzeb związanych z wyżywieniem. Ja bezpośrednio korzystałbym to z obuwia, czy to z ryby, po to, żeby zrealizować swoje cele. Natomiast wymiana, jaką znamy ze świata codziennego, tak nie wygląda. Mianowicie żyjemy w systemie wymiany pośredniej. To oznacza, że nabywamy specyficzne dobro, które pełni rolę środka wymiany. Mianowicie nabywamy jakieś dobro, którego nie chcemy użyć bezpośrednio do konsumpcji, nie chcemy go użyć w produkcji dóbr konsumpcyjnych w przyszłości, tylko nabywamy to dobro po to, żeby wykorzystać je ponownie w wymianie kiedyś w przyszłości. I jeśli mamy do czynienia z takim systemem, to mówimy, że mamy do czynienia z systemem wymiany pośredniej. I taki środek wymiany bywał w historii bardzo różny. Jednym na przykład z najczęściej spotykanych w historii środków wymiany była sól. I jeśli sól pełni funkcję środka wymiany, to na przykład sprzedaję ten swój chleb za sól i nie jest tak, że zużywam całą sól do tego, żeby przygotowywać i konserwować żywność dla siebie, ale część tej soli będę używał w przyszłych wymianach, czyli najpierw sprzedaję swój chleb za sól, a później za tę sól na przykład nabywam obuwie czy ryby od wspomnianych szewca czy rybaka. Tak? Jeśli wymiana ma taki bardziej skomplikowany charakter, to wtedy mówimy o wymianie pośredniej i o tym, że używamy środka wymiany. I w historii tych środków wymiany testowano różnych wiele, ale okazało się, że jedne dobra nadają się na bycie tym środkiem wymiany lepiej niż inne. No i można znaleźć takie w literaturze listy cech, które musi spełniać dobry środek wymiany. To musi być jakieś dobro trwałe. Tak, jeśli takim dobrem byłby na przykład, nie wiem, kawałek kurczaka, no to to się szybko przecież zepsuje i za kilka dni nie będzie tego można użyć, więc nie stanowi dobrej rezerwy do przyszłych wymian. Taki środek wymiany musi być łatwo rozpoznawalny, musi być podzielny. Tak? Krowę na przykład trudno podzielić, więc będzie kiepskim środkiem wymiany, chociaż wiele innych ważnych cech z tej listy by spełniała.
Taki środek wymiany musi być łatwy w transporcie, czy trudny do sfałszowania. Więc jakby przez to, że musi być na przykład łatwy w transporcie, no to niekoniecznie jakieś dobra, które byłyby wyjątkowo ciężkie, by się przez to nadawały. I tak w historii wyszło, że rolę środków wymiany przejęły w drodze konkurencji metale konkretne. Najczęściej używane było srebro, oprócz tego bardzo powszechnie złoto, a gdzieniegdzie do mniejszych transakcji także miedź bądź różne mieszanki tych metali, na przykład jakieś były stopy srebra i miedzi na jakieś takie drobne monety. No i właśnie te metale najpierw były używane, powiedzmy, jako środki wymiany po prostu odważane wagowo, a później przyjęły postać bardziej wystandaryzowanych, niejako certyfikowanych jednostek, na przykład w postaci monety, która miała mieć określoną zawartość wagową konkretnego metalu. I jeśli środek wymiany staje się powszechnie akceptowalny, to mówimy, że taki środek wymiany jest pieniądzem. I tutaj granica jest jakby nieostra i zależy od historycznego przypadku, czy coś jest tylko środkiem wymiany, czy jest już pieniądzem. Złą prezentację włączyłem. I na przykład Bitcoin jest cały czas w 2020 roku, także jest środkiem wymiany, da się coś kupić za Bitcoina, ale nie będzie pieniądzem, bo jeśli poszlibyśmy do Biedronki w Sulejowie, to nie przyjmą nam Bitcoina jako zapłaty. Nie jest to powszechnie akceptowalny środek wymiany, więc nie jest to pieniądz, ale jest to środek wymiany w ogóle. Można nabyć wiele dóbr i usług, korzystając właśnie z Bitcoina. Natomiast jeszcze jakby wracając do historii, to wokół wykształcenia się środka wymiany i potem pieniądza istnieją pewne teoretyczno-historyczne kontrowersje i jakby ta wersja, którą ja przedstawiam, została najpełniej opisana przez Karla Mengera, już wielokrotnie tutaj przywoływanego na tych pierwszych wykładach, który to Karl Menger właśnie przedstawiał, że pieniądz nie był niczyim wynalazkiem, tylko to był rezultat pewnych spontanicznych, rynkowych zachowań poszczególnych osób uczestniczących w gospodarce. I ten wynalazek, ten środek wymiany został tak spontanicznie, powszechnie przyjęty, ponieważ on rozwiązywał ważny problem związany z barterem, mianowicie tak zwany problem podwójnej zbieżności potrzeb. Jeśli myślimy sobie o tym, jak musiałaby funkcjonować gospodarka barterowa, tak, czyli tam, gdzie nie ma środka wymiany, no to powstaje taki problem, że jak ja ten chleb produkuję, no to muszę znaleźć osoby, które akurat dzisiaj potrzebują chleba, który ja chcę sprzedać, a jednocześnie mają takie dobro, które ja chcę dzisiaj nabyć. No i chleb może jeszcze jest, powiedzmy, dobrem w porządku, ale już na przykład taki szewc miałby problem, bo jeśli ja już miałbym parę butów dla siebie i moja rodzina też miałaby odpowiednią liczbę par butów, no to takiemu szewcowi trudno już byłoby kupić ode mnie chleb, ponieważ no akurat ja nie miałbym potrzeby nabycia butów. Ale jeśli szewc sprzedawałby swoje buty za sól czy za określoną wagę srebra, które później chciałby mi sprzedać, nabywając chleb,
no to do transakcji doszłoby dużo częściej. I według Mengera właśnie ludzie zauważyli, że jedne dobra są bardziej pokupne od innych. Znaczy jakby łatwiej je sprzedać, łatwiej je nabywać. Są częściej przedmiotem handlu i to właśnie te dobra stawały się środkami wymiany. Tak, jeśli widzę, że wszyscy moi sąsiedzi nabywają regularnie sól, no to wiem, że sól jest łatwo pokupna, łatwo sprzedać ją ludziom w zamian za dobra, których potrzebują, więc dlatego też zaczynam nabywać sól nie tylko po to, żeby jej właśnie używać bezpośrednio, ale też po to, żeby korzystać z niej jako środka wymiany. I dzięki temu, że ludzie widzą, że to działa, że to ułatwia wymiany, to inni też tak postępują i następuje taki efekt sieciowy, który sprawia, że wszyscy używają soli jako środka wymiany i ta sól jest fajna, no chyba, że właśnie akurat przyjdzie ktoś, kto wymyśli, że można za kawałki srebra to robić, to jest dużo poręczniejsze od soli i ta sól wygra, że to srebro wygra konkurencję z solą. Natomiast ten właśnie, ta wizja tego środka wymiany, który spontanicznie jakby powstaje z barteru i rozwiązuje ten problem podwójnej zbieżności potrzeb, jest w ostatnich latach kwestionowana przez antropologów. Najbardziej znanym tutaj przedstawicielem tej krytyki był zmarły niedawno David Graeber. Jest po polsku też jego książka taka Dług, ileś tam, nie wiem, 4 czy 5 tysiące lat, w którym to Graeber twierdzi, że dług jest pierwotny względem pieniądza i dług jest jakby tą podstawową formą, w jakiej dokonywano wymian. Tak? Ja przychodziłem do swojego sąsiada, który akurat, nie wiem, produkował buty i te buty brałem. To znaczyło, że ja mam jakiś dług i on w przyszłości coś może przyjść do mnie i ode mnie odebrać i to jakby to stąd się wymiany wzięły, a nie z tego, że tutaj nagle na jakąś sól zaczęliśmy się umawiać, czy inne srebro. A stworzenie jednostki pieniężnej nie było wynikiem żadnego rynkowego, spontanicznego procesu, tylko było wynikiem działania świątyń w Mezopotamii, które to świątynie były takimi wielkimi centrami produkcyjno-podatkowymi. I one po prostu jak zapisywały zobowiązania podatkowe ludności względem siebie, no to na przykład zapisywały, że ktoś jest winien tam tyle porcji jęczmienia, co jest warte tylu a tylu tam szeklom srebra czy jakiejś innej jednostce. I właśnie z tej księgowości świątynnej miał się wziąć pieniądz właśnie w tej w postaci metali szlachetnych, jakie znamy z historii. No, powiedzmy, że te wyjaśnienia mnie nie przekonują z różnych względów. Jakby są problemy historyczne, teoretyczne z tym rozumowaniem. Od tych historycznych może zacznijmy najpierw. Jakby Graeber gdzieś pomiędzy wierszami sam przyznaje, że to srebro, które zostało użyte w księgowości świątynnej, że ono już funkcjonowało w handlu, nazwijmy to międzynarodowym, czyli handlu pomiędzy różnymi miastami w Mezopotamii i że istniała grupa ludności, czyli właśnie handlarze, którzy na co dzień używali właśnie srebra w transakcjach. Więc jakby z tych dowodów historycznych, które on przedstawia, można by równie dobrze wyczytać, że to srebro już istniało jako środek wymiany i tylko zostało wtórnie wykorzystane przez świątynię jako dowód właśnie do tej księgowości. Po drugie, tak, pierwsze, znaczy historia w tym właściwym sensie właśnie zaczyna się w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, tak? Historia zaczyna się wtedy, kiedy mamy źródła pisane. Według historyków wcześniej jest pre.
historia. I tak wyszło po prostu, że w tym trzecim tysiącleciu przed naszą erą w Mezopotamii, skąd mamy pierwsze zapiski o funkcjonowaniu społeczeństwa, no, nie istniała gospodarka barterowa. Nie widzimy czegoś takiego, żeby rybak wymieniał się z szewcem ryba za buty. Tylko jakby jest pytanie, czy to przeczy jakoś tej teorii Mengera. Bo skoro uznajemy, że ten barter byłby systemem bardzo nieefektywnym, w którym trudno jakąś specjalizację i podział pracy i ten problem podwójnej zbieżności potrzeb jest poważny, no to to, że ten problem rozwiązano szybko, także w momencie, kiedy mamy pierwsze zapiski piśmienne, utrwalone, tego problemu już nie ma, to wcale nie przeczy temu, że ta teoria jest poprawna. Tak? To właśnie znaczy, że ludzie szybko od tego barteru przeszli do gospodarki ze środkiem wymiany i po prostu ta gospodarka ze środkiem wymiany wyprzedziła pojawienie się pierwszych zapisków historycznych, ale jakby nie jest to argument przeciwko samej teorii Mengera. Też jeszcze antropolodzy lubią odwoływać się do takich zaobserwowanych rytualnych wymian wśród ludów pierwotnych, jakie tam gdzieś jeszcze bywały odkrywane, powiedzmy, w Amazonii. I tak to polegałoby w skrócie na tym, że w jakiejś ustalonej porze roku, powiedzmy, jedno plemię czy ród spotyka się na jakiejś polanie z drugim. Jedni, powiedzmy, mają w swojej okolicy więcej jabłek, drudzy gruszek, więc przychodzą w danym miejscu roku jakąś tam polanę, jakieś tam odbywają tańce, coś i każdy zostawia to, czego ma więcej, a druga strona bierze to, co ci drudzy zostawili, więc ci produkujący jabłka biorą gruszki i odwrotnie. I to właśnie ma pokazać, że nie było żadnego takiego barteru, tylko pewne takie zrytualizowane wymiany i takie właśnie wzajemne zaciąganie i znoszenie długu, no z tym, że właśnie te plemiona, grupy ludzi, czy jak je nazwać, no one nie wykształciły rozwiniętej gospodarki ze specjalizacją, więc jakby można powiedzieć, że one się zatrzymały na tym etapie jakiejś takiej ewolucji społecznej, czy jak to nazwać, kiedy no nie wymyśliły tego środka wymiany, no i dlatego na poziomie tych rytualnych wymian pozostały, ale jak się mamy już społeczeństwa z rozwiniętym podziałem pracy, takie jakie znamy już z zapisków historycznych, no to one te ewolucje musiały przejść i właśnie przeszły ją między innymi dzięki temu, że ten środek wymiany stworzyły, tak? Bo jakby te ludy pierwotne nie wymyśliły pieniądza ze świątyniami, zapiskami księgowymi i tak dalej, tylko pozostały cały czas na tym etapie rytualnych wymian, więc też nie wydaje mi się to dobry argument, który miałby dowodzić tego, że ta teoria czy historia napisana przez Mengera jest kiepska. Natomiast z obszarów historycznych wróćmy ponownie do teorii pieniądza. Chociaż jeszcze na chwilę raz do historii się odwołamy, ale w kontekście problemu teoretycznego. Główna funkcja pieniądza to to, że pieniądz jest środkiem wymiany, tak? Czyli ułatwia, rozwiązuje problem podwójnej zbieżności potrzeb, pozwala na większą specjalizację, bardziej pogłębiony podział pracy i tak dalej. Ale pieniądz powoduje też, że możliwe są pewne bardziej zaawansowane procesy gospodarcze. Mianowicie dzięki temu, że mamy ceny pieniężne, czyli jakby wszystkie ceny dóbr na rynku możemy porównać na jednej skali, wszystko ma jakąś cenę w pieniądzu, to możemy prowadzić kalkulację ekonomiczną, która jest ważnym narzędziem intelektualnym w gospodarce, o której jeszcze będziemy dzisiaj mówić. I pieniądz jest dobrem, w którym możemy oszczędzać, co ma ważne konsekwencje z kolei dla
procesów akumulacji kapitału, o których dwukrotnie jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, więc to są jakby wtórne funkcje pieniądza, tak to czasami się mówi, że jest ta pierwotna, że jest środkiem wymiany i te wtórne właśnie, że pozwala na kalkulację ekonomiczną czy na oszczędzanie. A według niektórych ekonomistów, a w zasadzie według Ludwiga von Misesa, w ogóle w tym, że pieniądz powstał, można by widzieć w ogóle jakby jedną z ważniejszych przyczyn powstania rozwiniętych społeczeństw, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia. Tak? Mianowicie mówi się często o tak zwanym prawie przewagi komparatywnej Ricardo, które wskazuje na tym, że ludzie współpracując ze sobą osiągają większe korzyści niż gdyby produkowali wszystko w izolacji. I ten podział pracy opisywany przez Ricardo jest możliwy między innymi dzięki temu właśnie, że mamy do czynienia z pieniądzem, który rozwiązuje ten problem podwójnej zbierności potrzeb i na tę specjalizację daleko posuniętą pozwala. I Mises to prawo przewagi komparatywnej Ricardo nazwał prawem asocjacji i w ogóle twierdził, że jest to fundamentalne prawo, na którym zasadza się to, że żyjemy w społeczeństwie, a nie w bardziej rozproszonych czy izolowanych gospodarstwach. I twierdzi mianowicie, że jeśli ludzie tylko pojmą to, że współpraca z innymi jest dla nich bardziej korzystna niż pozostawanie w izolacji, to sprawi, że ludzie zaczną właśnie stosować podział pracy i budować rynkowe więzi społeczne. Jakby to jest niemożliwe właśnie bez powstania pieniądza, a jakby to jeszcze pogłębia to, że dzięki pieniądzowi możliwa jest kalkulacja ekonomiczna, która sprawia, że jeszcze bardziej rozwinięte formy podziału pracy stają się możliwe, więc pieniądz może być właśnie wręcz uważany za motor napędowy tego, że żyjemy w społeczeństwach tak złożonych, a nie w izolacji. Natomiast wspominałem o tym, że z tym pieniądzem jest problem taki, że przydałaby się jakaś teoria tego, skąd bierze się z kolei wartość pieniądza, czyli skąd bierze się cena pieniądza na rynku. I teraz spróbujemy się chwilę nad tym pozastanawiać. Generalnie zamiast cena pieniądza częściej mówi się o sile nabywczej pieniądza i możemy przez tę siłę nabywcze pieniądza rozumieć wachlarz dóbr oferowanych na rynku, które można nabyć za jednostkę pieniężną. Tak więc jeśli mamy w gospodarce chleb za 3 złote, litr mleka za 2 złote, nie wiem, kilogram cukinii za 5 złotych, no to siłą nabywczą jednostki pieniężnej będzie 1/3 chleba, pół litra mleka czy 200 gram cukinii. I jakby im bardziej skomplikowana, rozwinięta gospodarka, tym ten wachlarz dóbr i usług oferowanych za pieniądz jest większy. I pytając się, jak ta siła nabywcza pieniądza się kształtuje, to możemy powiedzieć na pewno o dwóch czynnikach, które na zmiany tej siły nabywczej pieniądza wpływają. Pierwsza to jest popyt na pieniądz, a druga to jest zasób tego pieniądza w gospodarce. I w przypadku popytu na pieniądz, no warto pamiętać, że ten popyt nie jest nieograniczony, tak? Bo to nie oznacza, że nie jest tak, że nie przyjmiemy nieskończonej liczby pieniądza, ale to, że trzymanie pieniądza jest tylko jedną z form trzymania naszego majątku, tak? Tą formą najbardziej płynną, tą, którą najłatwiej zamienić na inne dobra, ale ludzie nie trzymają całości swojego majątku
nie w pieniądze, ale dokonują jakichś wyborów i tylko zwykle niewielką część w swoim saldzie gotówkowym trzymają. I to, jak dużą część tego swojego majątku chcą trzymać w tym saldzie gotówkowym, nazywamy właśnie popytem na pieniądz. I czasami dzieli się, że to jest taki jakby popyt rezerwowy i transakcyjny. Ten transakcyjny popyt to jakby ujawnia się właśnie w transakcjach rynkowych, ponieważ my w transakcjach rynkowych kupujemy pieniądz. Też może się to wydawać dziwne językowo, ale na przykład jeśli na przykład idziemy do pracy i za tę pracę dostajemy wynagrodzenie, x tysięcy złotych, no to dzięki tym usługom pracy nabyliśmy te x tysięcy złotych. Tak, mamy do czynienia z rynkową wymianą, w której sprzedajemy usługi pracy, a nabywamy określoną kwotę pieniędzy. Tak więc jakby w tym przypadku zgłaszamy popyt na pieniądz w transakcjach rynkowych, a kiedy już ten dochód otrzymamy, no to część tego salda gotówkowego chcemy właśnie zatrzymać w takiej rezerwie, która ma nas chronić przed tym, że żyjemy w świecie niepewności, ponieważ pieniądz jest tym najbardziej płynnym dobrem ze wszystkich, najłatwiej go zamienić na wszystkie inne możliwe dobra dostępne na rynku, więc dzięki temu jest najlepszą ochroną przed niepewnością, z którą codziennie się zmagamy, bo niezależnie od tego, jak warunki się zmienią, to właśnie posiadanie czegoś w saldzie gotówkowym sprawia, że lepiej możemy się dostosować do przyszłej sytuacji. I jeśli ten popyt na pieniądz rośnie, jeśli ludzie większą część majątku chcą trzymać w swoim saldzie gotówkowym, to sprawia, że powstaje tendencja do wzrostu siły nabywczej pieniądza, tak? Czyli że ceny dóbr na rynku wyrażone w pieniądzu maleją. Czy też, że mamy do czynienia z tak zwaną deflacją, czyli ze wzrostem siły nabywczej pieniądza. Jeśli ten popyt na pieniądz maleje, jeśli ludzie mniejszą część swojego majątku chcą trzymać w tej najbardziej płynnej formie, to mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Wtedy ceny dóbr na rynku wyrażone w pieniądzu rosną. Czy mamy do czynienia z inflacją, czyli ze spadkiem siły nabywczej pieniądza? W przypadku zasobu pieniądza to działa oczywiście w drugą stronę. Im większy zasób pieniądza w gospodarce, im więcej jednostek pieniądza, tym zgodnie z prawem malującym użyteczności krańcowej, tym niższa siła nabywcza pieniądza. Tak więc wzrost zasobu pieniądza w gospodarce powoduje tendencję do inflacji, czyli do spadku siły nabywczej pieniądza, i w drugą stronę spadek liczby jednostek pieniądza w gospodarce powoduje tendencję do wzrostu siły nabywczej pieniądza, czyli do deflacji. I tak możemy sobie próbować rozwikłać tę zagadkę, skąd się bierze ta siła nabywcza pieniądza, ale jakby Mises zauważył, że możemy tutaj łatwo popaść w pewne rozumowanie w kole, o którym rozmawialiśmy w przypadku klasycznej teorii wartości. Dlaczego tak miałoby być? Bo mówimy, że ludzie zgłaszają popyt na pieniądz, ponieważ chcą mieć jakąś część swojego majątku w tej najbardziej płynnej formie. Tylko jakby skąd oni wiedzą, ile tych pieniędzy potrzebują? No, ponieważ wiedzą, jaki jest system cen dzisiaj, czy jaki był w nieodległej przeszłości wczoraj. No i na podstawie tego jakoś mogą ocenić, ile, nie wiem, 100, 1000, 10 tysięcy złotych jest w stanie kupić dóbr i usług. No i okej, jakby no, to wiemy, że ta siła nabywcza pieniądza dzisiaj bierze się z tego, że ludzie mają jakieś wyobrażenie o tym, jaka była siła nabywcza pieniądza wczoraj. No ale okej, skąd wczoraj wiedzieli, jaka jest siła nabywcza jednostki pieniężnej i ile tych jednostek pieniężnych muszą mieć w swoim saldzie gotówkowym, żeby to spełniało ich potrzeby co do popytu na ten najbardziej płynne dobro w gospodarce. No, wczoraj
znali siłę nabywczą jednostki pieniądza sprzed wczoraj, więc mogli oszacować, ile go potrzebują wczoraj. No i jest problem, czy jeśli po wczoraj przesuniemy się do 2 dni wcześniej, 3 dni wcześniej, 4 dni wcześniej, to czy nie będziemy się cofać w nieskończoność, w przeszłość, tak? Czy jakby, czy cały czas wyjaśniamy rzeczą, która domaga się kolejnego wyjaśnienia, ale Mises zauważył, że na szczęście tak nie jest. Sformułował coś, co nazywamy dzisiaj teorematem regresji. Zauważył, że dobro, które stało się kiedyś środkiem wymiany, musiało mieć wcześniej jakieś inne zastosowanie niemonetarne, które pozwoliło na ocenę tej siły nabywczej pieniądza w momencie, kiedy jakieś dobro zaczęło być właśnie używane jako środek wymiany. Tak? Czyli jeśli na przykład analizowalibyśmy złoto, no to złoto było używane jako materiał do wytwarzania ozdób, tak, od starożytności, więc miało jakieś swoje niemonetarne zastosowanie wynikające właśnie z zastosowania w biżuterii, sztuce, etc. I kiedy ktoś zdecydował się na to, żeby zakupić złoto, nie po to właśnie, żeby wykorzystać je w celach kultu religijnego, działalności artystycznej, jubilerskiej, tylko po to, żeby wymienić się tym złotem w przeszłości, no to mógł znać siłę nabywczą złota właśnie dzięki temu, że ono już istniało w tych transakcjach wcześniejszych. Tak więc i dzięki temu pierwszego dnia jako środek wymiany mogło być użyte i zaczął powstawać system cen z tym złotem jako środkiem wymiany, na które kolejne osoby zaczęły zgłaszać popyt, bo zauważyły, że jest to dobry środek wymiany. Tak i powstawał ten efekt sieciowy, że coraz więcej ludzi używa złota jako środka wymiany, przez co stał się powszechnym środkiem wymiany, czyli pieniądzem. I jakby już ta siła nabywcza złotego pieniądza nie musiała mieć wiele wspólnego z tym, jaka była cena złota do zastosowań niemonetarnych, tak? Pojawił się dodatkowy element popytu na złoto właśnie ze względu na to, że jest to środek wymiany. Natomiast nie musimy uciekać z tym wyjaśnieniem siły nabywczej złota nieskończenie w przeszłość, tylko do tego momentu, kiedy ktoś pierwszy raz użył go jako środka wymiany. Tak więc ludzie zgłaszają popyt na pieniądz przez to, że znają siłę nabywczą pieniądza z wczoraj, ale wczoraj widzieli, jaka jest przedwczoraj, przedwczoraj widzieli, jaka jest 3 dni temu, etc. Ale nie musimy tego rozumowania prowadzić w nieskończoność, w przeszłość, bo w którymś momencie było dobro, które zaczęło być używane jako środek wymiany, które miało wcześniej niemonetarne zastosowanie. To jeszcze trochę terminologii. Wyróżniamy kilka rodzajów pieniądza. Najbardziej powszechnym w historii był tak zwany pieniądz towarowy. I to o takim pieniądzu mówimy, jeśli jakieś dobro pełni rolę pieniądza, ale też ma jakieś inne niemonetarne zastosowania. Tak? Więc na przykład złoto, czy srebro, czy waluty, które są zdefiniowane w gramach złota, czy w gramach srebra, były przykładami pieniądza towarowego, tak? Bo złoto i srebro cały czas było używane, czy to w działalności jubilerskiej, czy później też przemysłowej. Mieliśmy do czynienia w historii też z tak zwanym pieniądzem kredytowym. I to jest pieniądz, który jest zdefiniowany jakby w jednostkach innego pieniądza w przyszłości. W tym sensie, że na przykład w czasie wojny secesyjnej Unia, czyli te północne Stany, wypuściła greenbacki, czyli takie właśnie zielone kawałki papieru, które miały być wypłacone w złotych dolarach kiedyś tam w przyszłości, jak wojna się skończy. Więc ludzie jakby mogli
dyskontować to, że za 20 czy 30 lat będzie to warte tyle, co złoty dolar. Natomiast jest to raczej, powiedzmy, ciekawostka historyczna, a obecnie najbardziej powszechną formą pieniądza jest tak zwany pieniądz dekretowy, czy po angielsku fiat money, czy jeszcze to bywa tłumaczone jako pusty pieniądz. Z różnych względów, to może jeszcze przy okazji bankowości jutro powiem, że nie używam pieniądz fiducjarny, bo to wprowadza lekkie zamieszanie terminologiczne. I pieniądz dekretowy to taki, który staje się pieniądzem po prostu na mocy nakazu państwa i te wszystkie współczesne waluty, jakie znamy, są właśnie takim pieniądzem dekretowym. Natomiast one najczęściej mają jakąś bardzo prostą genealogię wywodzenia się z pieniądza towarowego, tak? Dolar był zdefiniowany jako 1,35 uncji złota i nagle któregoś dnia przestał być tak definiowany i stał się pieniądzem dekretowym, który nie ma żadnej wymienialności na złoto. Jeszcze jedną ważną rzeczą, o której musimy powiedzieć przy okazji pieniądza, jest to, że pieniądz nigdy nie jest neutralny. To nie jest tylko jakaś taka zasłona do działań gospodarki realnej, tylko pieniądz zawsze silnie oddziaływuje na całą aktywność gospodarczą i zmiany pieniężne powodują zmiany w rozkładzie cen i dochodów w społeczeństwie. Znaczy jakby zmiany nominalne wpływają na zmiany realne, można by powiedzieć. Także nie da się zrobić takiego pieniądza, który nie wpływałby na to, jakie dobra są produkowane i jakie dochody ludzie osiągają na rynku. I z tym związane jest takie pojęcie jak efekty Cantillona. Cantillon to był taki irlandzki ekonomista, przez na przykład Maria Rothbarda uważany za tego prawdziwego ojca ekonomii, bo działał przed Smithem i według Rothbarda stworzył system lepszy od Smitha, więc jakby jest uznawany za jednego z ojców ekonomii, a i Smith też jakby korzystał z dzieł Cantillona i nawet coś w rodzaju przypisów do niego, zdaje się, robił. I Cantillon właśnie zauważył jako pierwszy, że jeśli wydobywane jest nowe złoto, to nie jest tak, złoto było wtedy pieniądzem oczywiście, to nie jest tak, że ta dodatkowa podaż złota na rynku sprawia, że wszystkie ceny zmieniają się jednocześnie o powiedzmy 5%. Tak? Wzrosło, zasób złota na świecie wzrósł o 5%, to nagle wszystkie ceny rosną o 5%, tylko że jest to proces, w którym następuje redystrybucja dochodów, tak? Bo osoba, która to złoto wydobyła, może za nie kupić dobra jeszcze w starym systemie cen i dopiero w miarę jak ten proces rozchodzenia się nowego pieniądza w gospodarce postępuje, to ceny coraz bardziej rosną, aż osiągną powiedzmy pewien stan równowagi kiedyś w przyszłości, jeśli by żadne dodatkowe zmiany nie zachodziły. Tak więc jakby każda zmiana pieniężna niesie za sobą jakieś zmiany w rozkładzie cen i dochodów i mówimy właśnie, że to są efekty Cantillona i jednym z takich najpoważniejszych efektów jest na przykład cykl koniunkturalny, który można właśnie przedstawić jako efekt pewnych konkretnych zmian w systemie pieniężnym i bankowym. I na tym chciałbym ten wykład zakończyć. I jeszcze, jeśli nie czytaliście jeszcze tych dwóch książek, które tutaj wyszczególniłem, to bardzo zachęcam, bo sporo o teorii i historii pieniądza można się z nich dowiedzieć. Pierwsza książka to Złoto, banki, ludzie, krótka historia pieniądza Maria Rothbarda, a druga to Etyka produkcji pieniądza Jorga Guido Hulsmana. I każda z tych książek naprawdę zawiera
dużą dawkę teorii pieniądza skondensowaną na niewielkiej liczbie stron, a oprócz tego jakby dobrze uzupełniają się historycznie. Książka Rothbarda jest starsza i kończy się na funkcjonowaniu systemu z Bretton Woods w latach do lat 70., a Hulsman rozwija to, co działo się z pieniądzem i bankowością od tamtego czasu i także bardzo zgrabnie opisuje instytucje pieniężne, te nam współczesne. Czy macie Państwo jakieś pytania?